Siemaneczko kochani, witamy się kolejny raz z wami z auta. A jak z auta, to znaczy, że gdzieś jedziemy. Jedziemy. Gdzie ja jedziemy? Patrzę na moją pozycję za kierownicą. Nogi prosto, proszę bardzo. Ostatnio mnie tutaj upokorzyliście przed całym światem, więc dzisiaj chciałem pokazać, że jestem pełnoprawnym kierowcą. Tak. I takim wiecie jakim. Bezpiecznym. I nie bądź nadęty i coś tam tak, może jak moja była, czy coś tam. Ktoś tak napisał, ale to różnie bywa, my oczywiście to wszystko robimy z żartem. Jakby a poza tym jesteśmy też prawdziwi, jak nie mamy humoru, to go po prostu nie mamy i nie będziemy udawać, że jest super pięknie i w ogóle kolorowo, jak tak. Nie jest. Dobra, jedziemy do Krakowa, to znaczy już jesteśmy w Krakowie, kontynuujemy... Dobrze wyglądam, tak? Kolorze, dobrze? Widzowie mnie kochają teraz? Tak? Wojtek, no więc jedziemy do Krakowa, bo zdecydowaliśmy się na firmę, która założy Witkowi kask. Zaraz dowiecie się wszystkiego więcej, bo my się kompletnie na tym nie znamy, więc zaraz się, mam nadzieję, poznamy i panie, do których panowie, nie wiem... Ludzie, do których jedziemy, wszystko nam wytłumaczą, co i jak. W każdym razie zdecydowaliśmy się i to robimy. Tak jest, kochani. Cieszymy się, że to robimy, bo minął niespełna tydzień od tego, a tutaj czas gra wielką rolę, bo tego im dłużej będziemy to ociągać, tym krócej ten kask będzie noszony, tym ta szybciej terapia... Szybciej będziemy widzieć efekty. Znaczy, tym ta terapia będzie mniej skuteczna im później. Tak zdanie było budowane. A nie, to właśnie to złe zdanie, bo terapię jakby zacznijmy czym później, jak na przykład Witek miał dwa... No nie wiem, poczekajmy aż oni nam to powiedzą. No bo jakbyśmy założyli to niemowlaczkowi w wieku 4 miesięcy, to poprawa mogłaby być nawet po miesiącu dwóch, a tutaj będziemy pewnie na ten efekt trochę dłużej czekać. Ale o tym za chwilę, więc dojeżdżamy, mieliśmy być na 12, jest 12.04 się tu wyświetla, w Gliwicach się wyświetlała 12.15, ale ja jako dobry kierowca nadrobiłem 11 minut, więc nie widzimy się tym, tam... Bo znów będzie zaraz. Nie, no bezpiecznie, za 10 minut się tam tak, widzimy. I powiemy wam wszystko, nie my, tylko... Ci państwo. Tylko oni. Tale. Wiesz wszystko, jak to wypisać? To można nawet coś w sztuczne ręce mieć. O, ej, to są takie... No, wiedziałem, że nie tylko kaski robią. Muszę to podnieść. O kurde. To jednak może być 20 gram? Nie. Wiciu trzyma się jak na karuzeli, zobaczcie. On jest szczęśliwy, że będzie miał wreszcie prostą głowę. Nie, on nawet nie wie i pewnie nigdy nie będzie wiedział, że miał krzywą. Bo jak już będzie kumaty, to już... Nie będzie YouTube'a. Nie będzie pamiętał, że w ogóle to kiedyś mu pokażemy, jak to było. Kiedyś pisaliście pod naszym odcinkiem, że udostępniamy takie wizerunki dzieci i pokazujemy, ale pokazujemy to dlatego, żeby inni mogli wiedzieć, czyli ludzie, którzy nie wiedzą. Ja w ogóle osobiście nie wiedziałem, że się głowy prostuje. Ja patrzyłem na Witka, no jest krzywogłowy. No i trudno, nie? A to Justyna do tego doszła, że takie rzeczy można nie wyprostować. Nie ja, mówiłam, nasza super pani rehabilitacja. A, no to w każdym bądź razie ktoś nam to polecił. Więc my polecamy. Na razie jeszcze nie polecamy, ale informujemy was, że takie systemy są tworzone, jak tu widzicie, takie kaski po prostu. Jest, wygląda jak taki babulenik. Jezu, przepraszam, Miciu. Pamiętaj, że ja tego nie powiedziałam, jest nagranie. Jest nagranie, że to mało. Ale patrz, jaki... Nie widzę, później zobaczę. No, dobra. W każdych ujęciach, w żadnych ujęciach nie ma. A Wiciu tam się pojawia. Mam go zagadywać? Witek! Wiciu! Wiciu, Wiciu, Wiciu! Nie muszę odwrócić tej głowy. Witek! Patrz, Wiciu, tam się nagrywa. Hej, patrz, patrz, patrz! Co tu jest? O, dzień dobry! Dzień dobry, zobacz, co tu mam. Ma pożądać w drugą? Chodź, Wiciu! Patrz, 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 patrz. O, uwaga na kabel. Jeszcze raz. Wiciu, zeskanowaliśmy ci głowę. A ja mam swoje. Ile on waży w końcu? Bo my tak się... Te mniejsze około 180 gram. A, no dobrze, 200. Jesteś zadowolonym pacjentem? Cały z mleka. Tak, zielone kółeczko, to jest normalny kształt głowy. Dalej mamy lekki, średni, ciężki i bardzo ciężki stopień deformacji.
biały punkt z jedynką to jest punkt, gdzie jest wynik Witka. I no, on jest w ciężkim stopniu deformacji na granicy z bardzo ciężkim. Tutaj tak naprawdę największym problemem jest asymetria, tak? Mhm. Na osi X mamy wskaźnik asymetrii, na osi X wskaźnik proporcji, na osi Y wskaźnik asymetrii z jedną a drugą przekątną, tak? No, tu jest widać. Ponad, tu jest ponad 1,5 cm. Także no to jest już sporo, nie? Jak spojrzymy sobie w 3D. Z tej strony ok. Nie, widok od góry. To widać, widać po prostu typowe, to tylne spłaszczenie z kompensacyjnym uwypukleniem czoła do przodu. Ale mogło być zawsze gorzej, no też nie mam co powiedzieć. Znaczy, no jakby jak państwo no. to pomoże, no to nie jest najgorsza głowa, no właśnie, jaką widziałam. Tak mówię, no. Widzicie, to się cieszy. Ja to jestem bardziej chyba tak mają, że rodzice, czyli ja to bardzo przeżywam, nie wiem, jakoś tak nie. Ale co to przeżywaj, no to jest ku lepszemu, no. Fajnie się cieszy, widzicie. Ciekawe jak brat, czy jak będzie zaraz chciał taki sam kolorowy kask. Na bank, on będzie chodził w tym rowerowym swoim. Czy jak on widzi tylko te wzmianki, co ja na Instagramie też oglądam. Widzia kask. No. Dzisiaj korzystając z sytuacji pięknej pogody i to, że skończyliśmy te badania, czy tą informację dość wcześnie, postanowiliśmy odwiedzić jeszcze krakowski... Co to jest? Kazimierz. Kazimierz krakowski. I idziemy do ulubionego miejsca Wojtka. Tak, Justynka powiedziała, że ja ostatnio zaprosiłem na czosy, to ona teraz mnie zaprasza na żeberka. Absolutnie. Bardzo lubię żeberka, więc cieszę się, że Justynka powiedziała, dobrze, możemy tą chwilę poświęcić na taką wspólną naszą rendezvous. Justynka zadowolona na tej naszej randce. Ho, ho, ho. No tak stwierdziliśmy z Wojtkiem, że to taka, słuchajcie, randka trochę, bo jesteśmy z jednym dzieckiem tylko. I tak wiecie, taki luzik mamy. Luzik z jednym dzieckiem. Czy my za daleko nie zaszliśmy? To mnie ciekawi. Na grubo, gigant. Żeby się tatuś nie upaprał, to sobie założył śliniaczek. Jak Wiciu. Nie, Wiciu, mamy takie same śliniaczki. Do żebra. Pokaż tą piękną okazałość. Takie żebro, na to czekałem. Kończymy naszą wycieczkę w przepięknym Krakowie po raz kolejny. Wiciu zjadł chrupeczka. My jedliśmy jedzenie, on jadł chrupeczka i się całe ufanzolił. No to wiedzieliśmy się tyle, co widzieliście na tym materiale, czyli na pewno kask jest bezpieczny i co dla mnie było ważne, nie wyciera włosów, bo się bałem, że wiesz, jak dziecko nosi 23 godziny taki kask na głowie, no to może mogą mu się te włosy wytrzeć przez na przykład 4 miesiące i później już tych włosów nie będzie miał. To pani nas zapewniła, że włosy sobie tam spokojnie rosną i to się nie wyciera. Kask, to co wcześniej w materiale myśleliśmy, czy to jest 20 gram, 200 gram, to waży między 180 a 200 gram. To też sprawdziliśmy, był bardzo leciutki. Zakłada się analogicznie z dwóch stron, czyli z jednej i z drugiej jest taki zaczep, głowę się zamyka. No Justynka Bimbinka się zamartwia, ale ja to uważam, że to jest korekcja. To jest tak jakby, nie wiem, ja nosiłem kiedyś takie buty ortopedyczne, bo coś miałem ze stopami, pamiętam, i chodziłem na korekcyjną. No i to też jest podobne, tylko no, kosztuje dużo więcej niż buty korekcyjne. Więc koszt to jest 8,5 tysiąca. W ostatnim materiale też się zastanawialiśmy, ile to kosztuje dokładnie. Tam było coś między 6 a 10 tysięcy. To dzisiaj się dowiedzieliśmy, że taki kask, ta cała... jak to się nazywa? Cała terapia. Terapia? No terapia. Terapia. Kosztuje 8,5 tysiąca złotych. Trwa około 4-5 miesięcy w zależności jak ta głowa będzie się formowała. Jak widzieliście, stan jest bardzo zły. Bardzo, ale nie najbardziej. Czyli ten przedostatni etap złego stanu głowy. No i zostaliśmy poinformowani. Znaczy, że nie ma gwarancji na to, że coś się polepszy, coś się poprawi, ale no będziemy tak robili, znaczy oni tak będą robili tym kaskiem, żeby o jeden lub dwa poziomy stopnie, czyli te deformacje, które widzieliście na tej infografice, żeby to po prostu się wyprostowało. 23 godziny na dobę, godzinę oddychania głowy, tam kąpiel, higienizacja i tym podobne. No i co? No, zdecydowaliśmy się chyba na to, nie? Wiecie, poruszę teraz, wbiję kij w mrowisko, jak się to mówi, bo dla nas teraz taka kwota to jest duża kwota. Przy tym, że właśnie wykończyliśmy dom i pozbyliśmy się chyba wszystkich możliwych swoich oszczędności. Nawet takich, których nie mieliśmy. Takich, których nie mieliśmy, więc no wiecie, w przeciągu tygodnia musimy...
zbierać pieniądze, bo dzisiaj musimy podpisać umowę, na którą czekam. No i muszę wysłać to zlecenie do realizacji. Nie, nie jesteśmy milionerami. Nie, nie zarabia się milionów na YouTubie. I kwestia jest taka, że wiele osób, to znaczy nie żeby, żeby coś, ale wiele osób pisało gdzieś w komentarzach już po tamtym filmie, czy założyć dla nas jakąś zbiórkę. Nie no, odpisałem tym ludziom, że niekoniecznie takie zbiórki nam nie są potrzebne, więc oni podziękowali. Nie wiem, chyba 4 osoby do mnie gdzieś na Facebooku pisały, czy pomóc nam, czy założyć zbiórkę, bo wiedzą, że nie mamy czasu, jakieś tam pomagam.pl i tym podobne. No, no raczej w tą stronę nie będziemy szli, ale już od dłuższego czasu też po waszych komentarzach myśleliśmy nad Patronite'em, bo to jest bardziej taka dla nas sprawa ważniejsza niż zbiórki, no bo zbiórki to jest tak, ciach, kasa zebrana, koniec, kaski jest, zapomnieli i tym podobne, ale na Patronite jest to fajne, że my wam też coś możemy dać i no cały czas wam dajemy te treści internetowe i ja wam daję inspiracje na budowie, z których mega korzystacie, czy to listwy ukryte, tapety i tym podobne, dajemy wam fajne zniżki na produkty i na budowie i na różnych rzeczach dla dzieci, więc chcemy wam dać tego więcej, a wy nam możecie pomóc tym Patronite'em, czyli jak chcecie dołączyć do naszego takiego, jak to nazwać, nie rodziny, ale do rodziny, takiej grupy, takiej wiecie, takiej społeczności, o, na naszej społeczności, nie tylko YouTube'owej, ale też takiej wewnętrznej, że tam będziemy ze sobą pisać, ustawimy jakieś progi, które, co my wam możemy dać w zamian, głupio to brzmi, ale co my wam po prostu proponujemy za jakiś próg wsparcia, nie? Dla mnie to jest fajne o tyle, że możemy wam też coś dać, że to nie są powiedzmy jakiś tam przelew i macie i się wypchajcie, tylko że no po prostu będziemy wam coś oferować za to, więc będzie to taka społeczność. No może jakieś w ogóle wiecie kwestie bardziej takie edukacyjne odnośnie niektórych rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, na przykład. No ja osobiście naprawdę nie wiedziałam, że istnieją takie kaski korekcyjne i święcie byłam przekonana, że za jakiś czas, bo nie, dużo lekarzy tak mówiło, że ta głowa wróci jednak do normy, no nie wróciła, więc jakoś tam działamy, no nie wiem. Tyle, że to nie jest choroba, to jest no. Tak jak prostowanie zębów, ale on będzie miał ten kask. Ale to nie, ja jest, nie, jakiś, to nie jest kask, wiecie, jakiś taki... Jak kiedyś, wiecie, Forrest Gump miał te na zęby takie dziwne rzeczy. To jest po prostu kask, to nie jest choroba. Z jednej strony dlatego, wiecie, nie robimy tego tak mega za wszelką cenę, że o, bo coś mu się stanie, czy coś. Powiedzmy, dla nas jest to, no każdy dla dziecka by to zrobił, że chce, żeby dziecko wyglądało jak najlepiej i żeby nie miało później problemów z założeniem na przykład głupiej czapki, bo czapka z daszkiem mu nie będzie pasowała, bo będzie miał za duże czoło, czy cokolwiek. Więc staramy się w miarę możliwości naszych i waszych, jako że jesteśmy tutaj razem, stworzyć dla tego dziecka po prostu lepsze, dalsze życie, nie? Zastanawiamy się nad tym właśnie Patronite'em, o którym wspomniałem. Wymyśliłem jakieś tam kroki, co wiecie. Możemy nawet dla jakichś... prześwietlać. Tak, dla jakichś tam, wiecie, mega wspierających, to możemy sobie na wycieczkę jechać do was. Bo tak jak mówię, to nie są, wiecie, jakieś tam problematyczne rzeczy, zabieramy dzieci, wsiadamy w auto i przyjeżdżamy do was za to, że jesteście, nie? Fajnie to wymyśliłem? Co? No co? Nie rozumiem w ogóle tego. No bo Patronite to jest takie coś, Justyna, no. Że ludzie na przykład wspierają cię w jakimś projekcie, no. Dajesz na przykład, że projekt, nie wiem, że na wsparcie na przykład na nowy samochód, na wycieczki, na kamper, no. Na cokolwiek i ty w zamian za te progi na przykład, nie wiem, ktoś wpłaca 5 zł, to wysyłasz mu kartkę na przykład pocztową. Takie wiesz, w ramach takiego podziękowania, jak ktoś na przykład stówkę wpłaci, no to jest super, nie? To dajesz, wiesz, coś więcej od siebie, wysyłasz kubek, koszulkę, coś takiego, nie? Ej, to mamy dużo takich gadżetów, możemy wam powysyłać, jak chcecie. Brod. No tak, a jak nie, no to stworzy się coś naszego, fajnego, z czym będziecie się imać. Jakiś grill, o... No, dlatego ja mówię, no na taras też uzbieramy, to i zaprosimy tych najbardziej takich, wiecie, zżytych z nami ludzi na grilla. A co? Ja to tak stawiam sprawę, więc... Do zobaczenia, moi kochani. Siemaneczko, to jest Justynka Bimbinka, Wojtas Bojtas, Julek Pulek i Witek Bitek. Fajnie was wszystkich nazwałem, co Justyna? Super kręcisz, wiesz? Super. Tak? Jedziemy do Krakowa i dzisiaj jest bardzo ważny dzień, gdyż ponieważ odbieramy dla Witka kask.
więc jeśli jeszcze nie wiecie, dlaczego go zakładamy, wracajcie do poprzednich materiałów, a dzisiaj będziemy już mieli tą część finalną załatwiania wszystkich spraw związanych z kaskiem korekcyjnym, czyli po prostu odbiór. Zapłaciliśmy już część, jeszcze jednej części nie zapłaciliśmy, bo cały czas zbieramy hajsiwo, odkładamy i zbieramy, a dziś w Krakowie będziemy go odbierać, przymierzać, tak? Już to tak. Będzie wersja finalna chyba, nie? Tak. Słuchajcie, po pierwsze, chcemy szerzyć świadomość, bo naprawdę mało ludzi wie o tym, że coś takiego można zrobić. A po drugie, słuchajcie, on w tym będzie chodził jakiś tam dłuższy okres czasu, więc chcąc nie chcąc, na wszystkich zdjęciach, które będzie później oglądał, i tak będzie w tym kasku, więc no... A po trzecie, co za różnica? Dokładnie. No ja mam filmy, w których, no wiadomo, że nie latają po sieci, nie? Ale latałem z gołym pitokiem i się do dzisiaj z tego śmiejemy, no wiadomo, bo ktoś tam za jak będzie chciał być prezydentem za 40 lat, ale to nie... Wiecie, jak będą wyglądały wybory? Trzeba będzie zrobić najlepszy filmik. No, a z 16 już strony, którą teraz przytaczam, no to nie pokazujemy nic złego, to nie jest... To dziecko nie robi, nie wiem, nic kompromitującego, co my pokazujemy w internecie, że czasem uderzy te dzieci drzwiami, nie? No to jest dla mnie kompromitujące, oczywiście żartuję teraz, a nie dla naszych dzieci, więc nie uważamy, żeby to było coś ujmującego. Tak, bardziej robimy to w wersji takiej uczącej, albo właśnie tak jak powiedziałam, żeby uświadomić niektóre osoby, że coś takiego w ogóle istnieje. Bo ja osobiście, siedząc w temacie jakby asymetrii ułożeniowej Witka i rehabilitacji, którą mamy dwa razy w tygodniu, gdyby nie nasza rehabilitantka, ja bym o tym nie wiedziała, słuchajcie. A ja gdyby nie Justynka Bimbinka, to bym o tym nie wiedział, ale też kiedyś tworzyliśmy odcinek, mogliby się powiedzieć z jednej strony głupi, z drugiej strony prosto o obcinaniu paznokci u noworodka. Dokładnie, i tam było ile komentarzy w ogóle, że super, że Wojtek to robi, że się nie boi w ogóle. No, tam faceci pisali, ja to bym się bał, bo to jest noworodek, ma małe palce. Ja mówię, ale ktoś... część była taka, że o super, spróbuję. No tak, dlatego my robimy takie rzeczy dla was i dzięki wam, bo wy nas motywujecie, bo oglądacie te materiały, a my je tworzymy, żeby was mobilizować, motywować. Może czyjeś dziecko właśnie ma problem z główką i właśnie dzięki tym trzem materiałom będzie miało już przez całe życie prostą główkę. No dzielmy się tym, a jak nas chcecie hejtować, to hejtujcie nas i mamy to, wiecie gdzie. Ja już też to dobrze znoszę, już to mam gdzieś. Co się stało? Ała! Ała! Chciałem pomóc Justyn, ale musiałem to najpierw nagrać. Tak reaguję na stres. Teraz będę płakać. Ale czym się stresujesz? No tym, że założymy ten kask. To już nie jest stresujące. Stresujące jest, jakby się mu nie zakładali. Moje miejsce! I moje! I moje! Jedna moje! Widzek jest w szoku. Założyć kask, tak? Mama! Słucham? Taki? Taki kask, tak. Nie taki? Taki będzie miał. To jest ten kolor. Tak, taki kolor. Tak. Tak, ten. Świetnie. Julek już zakłada kask Witkowi. Okej. Okay. Proszę bardzo, jeszcze chwila, bo po prostu lekarz mi kończy jeszcze jedną tak, konsultację. Tak, sobie tam Witka położę, żeby on tak, sobie wyprostował. No właśnie, jak to robić? Aha, ja tylko odsunę trochę. O, bliżej do mnie. Hello, hello. I tak. Tutaj mamy świetną pozycję pacjenta, żeby samemu móc założyć kask. I tak, tył kasku jak najniżej na szyjce chcemy. Jak najniżej na szyjce, tutaj mamy siniaczek, ale on nie będzie nam przeszkadzał. Dokładam to. Pięknie, Juluś. Dokładamy już. Tutaj Juluś, zobacz. O, dobrze. Tu w ogóle tak krytka. I tutaj będzie miał kask, widzisz? To była ta krytka. No stosunek ma ewidentnie ambiwalentny. Nie? Ogólnie to... się nauczył. Patrz go. Przepraszam, ale to jest pierwszy raz, jak idzie do przodu. A. Widziałeś? A raz tylko kask miał ubrany. Cud, terapia. Żartuję oczywiście. Brawo. No. Do brudnych kółek się idzie, tak? No pewnie, bo ciekawe, nie? Wiciu, znalazłeś coś na głowie? Jeszcze, dobra. Co ty masz na głowie? Znalazłeś coś? Szkrobiesz? Po wszystkim, Justyna. Stresowałaś się, a widzisz, nie było o co. Miciu jest zadowolony i szczęśliwy. Pan prezes, uszy mu się teraz troszkę zagięły, wygląda jak gacek. Mamy kask, Wicia. I mamy faktury, mamy wszystko. Idziemy do domu i będziemy od jutra testować, tak? Idziemy do domu. To idziemy gdzie indziej jeszcze. A, kupić jabłka jedziemy jeszcze. Czekajcie.
bo Julek mówi, że musimy kupić dużo jabłek. Ile jabłek? Pokaż. Cztery. Cztery. Cztery czy tyle? Po co jedziemy tam? Bo Wiciu, uśmiechnij się. On jest przerażony. On jest śpiący. On jest jednak śpiący.